gitara. Albo z nami jasłem nasze na przyboju szans. Alleluja, stan zwycięstwa nie zwita nas. Alleluja, stan zwycięstwa nie zwita nas. Alleluja, stan zwycięstwa nie zwita nas. Alleluja! Alleluja! To jest chwała Bogu. Alleluja! To jest piękne, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Słowo Boże mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zmartwychwstał, zbudził, zbawiony będziesz. I w innym miejscu mówi, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wierzymy w to. I wierzymy, że Jezus rzeczywiście panuje w naszym życiu. Że to nie jest slogan, stwierdzenie. Ale jest to wyznanie faktu i prawdy w naszych serc. Halleluja. Jest cudowny nasz Pan. On jest celem i sensem mojego życia. Wierzę, że i waszego, bracia i siostry. Nie ma innej drogi. Nie ma innego życia poza Nim. Wszystko, co poza Nim jest złe. Tylko dobro jest w Jezusie. Psalmista w psalmie 16 mówi, nie ma dobra dla mnie poza Tobą. To jest piękne. I to jest cudowne. Dzisiaj chcę się podzielić z wami pewną myślą, którą wierzy do mnie Pan do serca. Z drugiej księgi Kronik. Do was, drogi Kościele Chrystusa Jezusa. Drugiej księgi Kronik, 7 rozdział, gdzie w 14 wersecie jest słowo przesłania do nas, którzy mówiliśmy dzisiaj przez gest podniesienia ręki, że Jezus jest naszym Panem. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 14 werset mówi tak. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg. To ja, mówi Pan, wysłucham z niebios, odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Halleluja. To jest przesłanie do Kościoła. Tu jest napisane mój lud nazwany moim imieniem. Kościół to my. Ale Bóg chce przesłać pewne słowo dzisiejszego zgromadzenia. Są tu wymienione trzy rzeczy, które chce Bóg, żebyśmy zrobili. Wierzę, że chcemy, by Bóg wysłuchiwał naszych modlitw. Chcemy, aby przebaczył nam i odpuszczał nam nasze grzechy. Chcemy doświadczać uzdrowienia. Kto chce? Bo ja chcę. Alleluja. Ja chcę tego doświadczać. Ale Bóg mówi, ja zrobię te trzy rzeczy, kiedy ty zrobisz te cztery. Tu jest wyraźnie napisane ukorzenie. Czytamy właśnie, ukorzy się mój lud. Pokora. Jest przeciwieństwem pychy. To jest przesłanie do Kościoła, abyśmy uważali. Abyśmy uważali, dlatego że pycha to nie jest tylko do tych poza Chrystusem. Dlatego że i wierzącym trzeba czuwać, grozi coś takiego. Ale dzisiaj przesyła nam to Pan to słowo po to, abyśmy byli ustrzeżeni. Duch Święty dzisiaj nas chce poprowadzić w odwrotnym kierunku do pychy. I to jest słowo miłości. Bóg kocha Kościół, Bóg kocha nas. Dlatego przesyła dzisiaj to słowo do nas. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale i w 6 wersecie mówi: ukuście się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Mój kochany, piąty rozdział, piąty werset. Ukorzy się mój lud.
Często właśnie może być powodem to, że nasze serca nie są ukorzone przed Bogiem. I Duch Boży nie może działać. Bo nasze ja góruje nad Bożym ja. Nad Bożymi pragnieniami. Moi kochani, jest takie miejsce w innym przekładzie Biblii, Biblii Gdańskiej oraz starszym takim przekładzie sprzed 120 lat. Tam jest napisane: pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni. To jest też jeszcze Piotra. Przed Bogiem jest to ozdoba w naszych sercach, pokora. Nie, że ja będę wam mówić, że ja jestem pokorny. Nie, nie, nie o to chodzi. Z kolei Bóg mówi: pysznym się przeciwstawia, a pokorny łaskę daje. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. W innym miejscu czytamy w Ewangelii, że Bóg strąca z władców stronów pysznych, a stawia pokornych. Bo przez takich Bóg może dokonać więcej niż tych, którzy mają mniemanie o sobie. Pycha w kościele. Tak. Może się coś takiego zdarzyć. O, ja jestem 50 lat nawrócony. Chwała Bogu. Kiedyś zdarzyło mi się słyszeć stwierdzenie pewnie dla mnie zacnej siostry, ale to nie było właściwe. Co mi będzie ten człowiek pouczał? Ja 65 lat idę za Panem. To nie jest postawa pokoju. Im bardziej chodzimy z Bogiem, tym mamy większą świadomość: Panie, jak mi jeszcze brakuje. Jak jeszcze bardzo Ciebie pragnę w swoim życiu. Jak jeszcze Ciebie potrzeba. Kolejną rzeczą to jest to, kiedy w Kościele dzieje się tak zwana denominacyjność. To u nas jest prawda. My jesteśmy tą jedyną zbawczą grupą. Wszyscy poza nami są skierowani na zagładę. A co mówi Boże Słowo? Że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Nie w denominacji. Uważam, że społeczności, zbory powinny współpracować z sobą dla jednego celu. Prowadzenia ludzi do Chrystusa. Do Królestwa. Pycha jest także przeciwieństwem miłości. Bo kiedy jest w Kościele, pycha nie ma miłości. A Pan Jezus mówi: po czym poznają, żeście uczniami byli? Po miłości. Nawet nie po znakach i cudach spektakularnych, chociaż one powinny funkcjonować. Dary Ducha Świętego. Uzdrowienia. To jest Boże, to jest biblijne i chcę, aby się to działo. Ale znakiem rozpoznawczym dla świata jest naprawdę szczera miłość jeden do drugiego. Kolejna rzecz, to trzeba przyznać się przed Bogiem, że często ja wiedziałem lepiej niż Ty, Panie. Choć nie mówię, że tak jest. Choć krzyczę, nie, nieprawda, ale postępuję często, bo ja wiem lepiej, Panie, co mam robić niż Ty. W moim życiu niestety, kiedyś tak myślałem, że modliłem się, ale Panie, ja tak nie chciałem tego odpuszczać swoich rąk, bo mi się wydawało, że wiem najlepiej, jak to zrobić. O nie. Nic błędnego, tylko psułem. Wsypało mi się w życiu. Ale odkąd uczę się tego, aby Panie, Ty to przejął. Ty wiesz najlepiej. Muszę się ukorzyć przed Panem. Swoje ja zostawić na Bogu. Czytamy też, że mamy jedni drugich uważać za wyższych od siebie. Nie, że ja mam się uważać za wyższego od was, bracia i siostry, czy inaczej. Ale jeden drugiego. Mamy odnosić się do siebie z szacunkiem. Kościół. Boży Kościół. To jest Kościół, który idzie w tym kierunku. To jest Słowo Boże. Duch Święty w tym Kościele może wiele działać. Kiedy patrzymy na siebie, jak bracia, brat na brata, siostra. Jako Boża jedna rodzina w Jezusie Chrystusie. A nie jak na członków jakiejś organizacji. Ale na ciało Chrystusowe. Ciało Chrystusowe to nie jest organizacja, a organizm. Jesteśmy członkami jedni drugich. Jest jedno ciało, a głową tego ciała jest Chrystus. To jest Kościół.
Amen. Kolejna rzecz, która to jestem knap męci. I ukorzy się mój lud, który jest nazywany moim imieniem i będą się modlić. Kolejna rzecz, modlitwa. Kościół modlący się. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza pewną podobieństwo o tym, że powinniśmy nieustannie się modlić w 18 rozdziale. Kiedy naprzykrzała się pewna wdowa człowiekowi, w końcu z powodu natręctwa dał jej ten chleb. Znacie to pewnie, 18 rozdział. A Paweł apostoł w 1 Tesaloniczan w liście napisał w 5 rozdziale 17 wersecie: nieustannie się modlicie. Co to znaczy? To coś więcej niż wypowiadanie słów do Boga. To nie, to relacja, to łączy z Bogiem 24 godziny na dobę. Nie tylko tu dzisiaj, nie tylko na konferencji. Ja, wiecie, bracia i siostry, potrzebuję tej komory modlitwy. Ja wiem, że jest jej w moim życiu jeszcze mało. Żeby czerpać siłę, to trzeba przyjść do kogoś, by tę siłę wziąć. Inaczej będziemy chrześcijanami, którzy kuleją. Ale jest Duch Święty, jest Jezus, który chce nas wypełnić siłą. Musimy iść do komory modlitwy. Ale wiemy, że też pracujemy, mamy zmianę innych zajęć. Ale można cały czas być złączony z Bogiem. Tak jest w moim życiu. Ja ciągle mam myśl od mojego Pana. Halleluja. Kolejna rzecz, to jest można i w tym temacie. Czytamy: i będą się modlić i szukać mojego oblicza. Czy szukamy oblicza Bożego? Czy pragniemy być twarzą twarz z naszym Ojcem? Jest taki psalm. Psalm 105. Werset 4. Wezwanie Boga dzisiaj do Kościoła, do nas. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Mamy nie szukać darów, ale dawcy darów. Bo wtedy przychodzi siła i moc. Tutaj czytamy: szukajcie Pana. Szukajcie Pana. Jego moc. Musimy szukać. Jeżeli przestaniemy, bo jest łatwo dać się uśpić, wtedy szatan świętuje, triumfuje, kiedy przysypiamy, a wezwanie jest dzisiaj do Kościoła, aby Kościół nie spał. Jesteśmy przed dniem przyjścia Pańskiego i tak jak tutaj brat wczoraj powiedział, niedługo objawi się Antychryst. Ale jeszcze Bóg chce dokonać wielkich przemian. Dlatego dzisiaj posyła to słowo do Kościoła, do nas. Psalm 63 powiada: takie oto słowa, drugi i trzeci werset. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęsknię do Ciebie ciało moje. Jak ziemia ze skła spragniona i bezwodna, tak wyglądałem Ciebie świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Chcemy oglądać Bożą moc i Bożą chwałę? Ja chcę. Ja chcę i ciągle czuję niedosyt. Ale Bóg tu przedstawia nam jedną rzecz. Nie bierność, a aktywność. Są tu wymienione cztery rzeczy. Szukanie. I to nie szukanie takie sobie, ale gorliwe szukanie. Kolejna rzecz, pragnienie. Czytałem inny przekład z innego języka, które słowo pragnienie, mówiąc inaczej, oznacza, którego niezaspokojenie teraz grozi śmiercią. Nie pragnienie takie sobie płytkie. W oryginalnym tekście mówi, jeżeli takie słowo gipsao, brzmi ono, jeżeli teraz się nie napiję, ja umrę. Z braku wody. Znacie też inne psalmy, mówią tak jak jeden pragnie wód.
tak ja pragnę Ciebie. Wyschła, bezwodna ziemia pragnie. Czy jest takie pragnienie? Tęsknię do Ciebie ciało moje, a więc tęsknota za Bogiem. O, to nie jest tak, że znowu muszę iść się pomodlić, znowu muszę iść na spotkanie. Nie, nie, ja biegnę. Biegnę tam, gdzie jest Bóg, gdzie jest Jego lud. Ja biegnę na społeczność z Panem. To nie jest religia. To jest żywa relacja z żywym Bogiem. Tęsknota. Wyglądanie. Kolejna rzecz. Czy wyglądamy? Czy pragniemy? Oto Duch Święty chce wzbudzić dziś nas pragnienie szukania obecności Boga w swoim życiu. Nie budujmy, nie róbmy coś po swojemu, swojego życia nie budujmy. Bo Duch Boży dzisiaj chce pobudzać nasze serca. I kolejna rzecz z tej drugiej księgi Kronik. Kochani, ważna rzecz. I odwrócą się od swoich złych dróg. Kolejna rzecz. I odwrócą się. Czy Kościół, lud, który jest nazwany moim imieniem, mój lud, musi się od swoich złych dróg odwrócić? Skoro jest napisane, to musi. Skoro to powiedział Bóg, to tak musi być. Nasza decyzja. Nie zgadzamy się z tym. Ale prawda jest jedna. Więc nie ma innego wyjścia. Znacie historię wskrzeszenia Łazarza z Ewangelii Jana z 11 rozdziału. I Pan Jezus powiedział coś takiego: usuńcie ten kamień do ludzi. Czy Pan Jezus bez słowa nie mógł spowodować, że ten kamień sam by się usunął? Bóg wszak to jest. Ale Jezus mówi do ludzi: wy usuńcie. Ale zobaczcie, do czego był przeszkodą ten kamień. Do cudu, do oglądania mocy Bożej. Bo kiedy usunęli ten kamień, Łazarz wzbudzony został do życia. Wyszedł ze śmierci do życia. I Pan Jezus mówi dzisiaj do nas: usuńcie kamień, a będziecie oglądali moje cuda. Usuńcie kamień waszych serc, a będziecie oglądali to, co tu pisze. Alleluja. Uzdrowienie, wysłuchanie modlitwy, odpuszczenie grzechu. Nie inna kolejność. Bóg dzisiaj chce, aby nasze kamienie, naszych sercach zostało usuwane. Aby Duch Święty, Jego Słońce, Boże miłości mogło prześwietlić i do tego ciemnego miejsca weszłeś życie Boże. Ale ja, każdy z nas potrzebuje tego. Potrzebujemy mocy. Wierzę, że dzisiaj Pan otwiera przed nami niebo. Dlatego też Salomon mówi: kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz to je wyznaj i porzuca występki miłosierdzia. Chcemy życia żywego Kościoła. Kochani bracia i siostry, niech to słowo pozostanie w naszych sercach. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 14 werset. To jest wezwanie do upamiętania się. Nie bądźmy letnimi. Jezus chce nas prowadzić nie po brzegi. Ezechiel jest napisane, kiedy w pewnej wizji wejdź po kostki. W końcu Pan pokazuje mu: nie, wejdź po kolana, po pas. Aż w końcu wszedł, kiedy go ten wir rzeki wziął. Nie bójmy się wejść w obecność Bożą aż do przelewu. Aby ta woda wody, żeby Duch Święty mógł nas porwać. Ale to zależy od nas. Czy usuniemy ten kamień, który stoi na przeszkodzie do oglądania Bożej chwały? Chcielibyśmy dzisiaj być otwarci na Boga Świętego. Alleluja! Chwała Bogu! Alleluja! Chwalmy Pana! Chwalmy Pana! Alleluja! Stańmy na nasze nogi! Otwórzmy nasze serca! Wspaniale być tutaj, czuć obecność Boga. Dzisiaj z Nim tutaj. I just want to leave you a thought that's been on my heart. Chcę tylko podzielić się myślą, którą miałem ostatnio. It has to do with the love of God. I to ma dużo wspólnego z Bogiem. We love God. My kochamy Boga. Amen. Anybody here love God today? Kto kocha Boga, niech podniesie rękę. Amen. So we're all in agreement. We all love God. I wszyscy się zgadzamy, kochamy Boga. And we know, we have knowledge.
that God loves us. I wiemy też, mamy wiedzę, że Bóg kocha nas. But do we allow ale czy pozwalamy God to truly love us? Bogu prawdziwie kochać nas? Now, it's kind of a strange thought, because we know He loves us. Jest trochę to dziwna myśl, bo wiemy, że Bóg nas kocha. But I think there's a difference between knowing He loves us. Uważam, że jest różnica między tym, że wiedząc o tym, że On nas kocha, and allowing His love to affect i pozwoleniu, żeby nas kochał. And Peter had this problem. I Piotr miał ten problem. In allowing God to really love him. Aby pozwolić Bogu kochać go. Allowing Jesus to really love him. Pozwolić Jezusowi naprawdę kochać go. Was something Peter had to understand. To było coś, co Peter musiał zrozumieć. In St. John chapter number 13. W świętym Jakubie chapter? Yeah, 13. Janie 13. 13. And we reading, you can read in this chapter. I won't read everything. Tak, możemy przeczytać nie wszystko, tylko ten fragment. But it's at the dinner. Jest to podczas obiadu. Jesus and his disciples. Jezus mówi do swoich apostołów. And Jesus gets up from the table. I Jezus staje, podnosi się do. And takes a towel. I bierze ręcznik. And begins to wash his disciples' feet. I zaczyna obmywać swoim apostołom nogi. A sign of ultimate servitude. Jest to oznaka służebności. A sign of great love. Oznaka wspaniałej miłości. He was trying to show his disciples how much he cared for them. On chciał pokazać swoim apostołom, jak bardzo się o nich martwi. How much he loved them. Jak bardzo ich kocha. That he was willing to wash their feet. Był gotowy obmyć ich stopy. But Jesus comes to Peter. Ale Jezus przychodzi do Piotra. In verse 7. W wersie 7. Verse 6. It says, then cometh he to Simon Peter. I on przychodzi, I will read this. Chapter 13. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię? Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr, czy nigdy nie będziesz umywał nóg moich? Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. How many verses did you read? 8. Okay, perfect. I'll read it in English for those that are here. Verse 6, then cometh Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered unto him, what I do now knowest thou not thou, but thou shalt know hereafter. And Peter said unto them, thou shalt never wash my feet. And Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. So the question I ask for us today, this is a question I'm pondering. Teraz mam pytanie do was. This is something I've just been thinking about. To było coś, o czym myślałem ostatnio. If Jesus walked into this place right now. Jeżeli Jezus wszedłby teraz tutaj do tego pomieszczenia. And he grabbed a bucket of water. I złapałby butelkę wody. And a towel. I ręcznik. And came to you. I przyszedł do ciebie. And knelt down before you. I uchylił się, uklęknął przed tobą. And said, I'm going to wash your feet. I powiedział, mam zamiar umyć twoje nogi. That seems a very humbling experience, as we already wydaje się tutaj bardzo, to bardzo skromne, jeżeli mówimy tutaj o skromności dzisiaj. Would we allow Jesus to wash our feet today? Czy pozwolilibyśmy Jezusowi umyć nasze stopy? Would we really allow him to do that? Czy naprawdę pozwolilibyśmy mu to zrobić? That's I think a difficult question. Myślę, że to jest trudne pytanie. Jesus comes in here, we want to worship him, we want to talk to him. Jezus przychodzi tutaj, chcemy z nim rozmawiać, chcemy go wysławiać. We want to show our love to him. Chcemy pokazać, and our adoration for him. Chcemy pokazać naszą adorację, miłość. But if he stopped us and said, I just want to wash your feet. Ale jeżeli się zatrzyma i powie, że chcę umyć twoje stopy. What would be our reaction? Jaka by była nasza reakcja? Would we act like Peter at first said, whoa, no. Czy zachowalibyśmy się jak Piotr i powiedzieli, o nie. You're Jesus, you're God. Jesteś Jezusem, Bogiem. You're not going to wash my feet. Nie będziesz mył moich stóp. You know, I can't let you do that. Nie mogę pozwolić ci tego zrobić. But Jesus said, if I don't do this, you have no part with me.
Ale Jezus powiedział, że nie pozwolisz mi tego zrobić, nie jesteś częścią ze mną. See, we have a tendency to let Jesus so far. Więc mamy tendencję, że pozwalamy Jezusowi, żeby Jego miłość była blisko nas. Że możemy czuć Jego miłość przy naszym ramieniu. I czuć Jego miłość w naszej Jego obecność. Ale czasami mamy tendencję, żeby zatrzymać tą miłość, oddalić ją od nas. Ale Jezus chce kochać was całkowicie. On chce uklęknąć i umyć wasze stopy. On chce pobłogosławić wasze życie. On chce przelać swoją miłość na was. Żeby ta miłość była w was i przeszła do reszty świata. Ale jeżeli zatrzymamy tą miłość na odległość ręki, ramienia i tylko przy ramieniu, nigdy nie będziemy mogli odczuwać całkowitej miłości. Jest także inne miejsce w Biblii o wspaniałej miłości. See, it's when we allow the perfect love to overcome us. Jeżeli tą wspaniałą miłość pozwolimy jej przejąć kontrolę nad nami, that's when fear goes away. To wtedy strach odejdzie od nas. That's where doubt leaves. Wtedy, gdzie odejdzie to. That's where questions end. Wtedy pojawiają się pytania. Because God now has enveloped us in His bo Jezus nagle teraz objął nas swoją miłością. He has covered us in His love. Pokrył nas swoją miłością. But we have to allow him to do that. Ale my musimy pozwolić mu zrobić to. See, we serve a gentle God. Więc służymy hojnemu Bogu. Jesus will never force his love upon on nigdy nie zmusi nas do kochania go. He will only go as far as you let him go. On pójdzie tylko tak, na taką odległość, jaką mu pozwolicie. On będzie cię kochał tylko na tyle, ile mu pozwolisz. But if we would just let God love us fully, ale jeżeli pozwolimy mu kochać nas całkowicie, there are some things that will change in our lives. Wtedy niektóre rzeczy zmienią się w naszym życiu. When God loves us fully, jeżeli Bóg kocha nas całkowicie, when we surrender to this love, jeżeli poddamy się tej miłości, when we give ourselves over to jeżeli the Lord oddamy God, się Bogu, we trust Him wholly with our jeżeli life, będziemy im całkowicie mu ufać w naszym we życiu, let His love guide us, jeżeli pozwolimy Jego miłości prowadzić nas, żeby nas poprawiał, żeby nas błogosławił. Stawia nas w różnych sytuacjach i chroni nas. To jest miłość Boska. W Jezusie Chrystusie. On dzisiaj chce to pokazać wam. On chce dzisiaj przyjść i was błogosławić. Złapać i objąć wasze ramienia. Nie tylko jedno ramię. He just doesn't want to pat you on the back. Nie chce tylko poklepać się po plecach. He wants to pick you up in his arms. On chce cię trzymać w ramionach. And take your life in his hands. I wziąć twoje życie w jego ręce. And say, I love you so much. I powiedzieć, tak bardzo cię kocham. That now I'm going to do some things in your life. Że teraz będę czynił wspaniałe rzeczy w twoim życiu. That are going to make you the person you want to be. Które zmienią cię w człowieka, którym chcesz być. See, I'm not perfect, I'm just forgiven. Ja nie jestem wspaniały, jestem tylko wybaczony. There was one perfect, his name is Jesus Christ. Jest tylko jedna wspaniała osoba i jest to Jezus Chrystus. But as Christians, we desire to be like Jesus. Ale jako chrześcijanie chcemy być jak Jezus. And so we need to be perfected. Więc musimy być poprawiani. And the Bible says it's the love of God that perfects us. I Biblia mówi, że to miłość Boska poprawia nas. But if we hold this love at arm's length away. Ale jeżeli ta miłość będzie od nas oddalona, jeżeli oddalimy ją od siebie. If we don't surrender ourselves wholly. Jeżeli nie poddamy się jemu. We will only experience a portion of the love. Tylko będziemy mogli doświadczyć tylko małą część jego miłości. What would happen today? I co się dzisiaj stanie? If throughout this room, jeżeli w tym pokoju, pomieszczeniu, we would surrender ourselves wholly to oddamy się całkowicie Jezusowi Chrystusowi. We would forget about what everybody else thinks about us. Zapomnimy o tym, co inni ludzie o nas myślą. We would forget about our idea of what we should be like. Zapomnimy o naszym stereotypie, o tym, jak chcielibyśmy być. And for just a few moments, surrender to the. Jeżeli tylko
na chwilkę. Tylko na chwilkę poddamy się Bogu. Surrender to the love of Jesus Christ. Wywyższając Jego imię. Let it change us. Niech to nas zmieni. Let it move on our hearts. Niech to poruszy nasze serca. Let it move on our minds and our souls. Niech to poruszy nasze dusze i nasze umysły. It may cause emotional reactions. To może spowodować emocjonalną reakcję. It may cause you to feel something different. To może spowodować, że poczujesz coś innego. The love of Jesus when it comes in. Miłość Boska przyjdzie tutaj. Can't help but change us. Może pomóc zmienić nas. It can't help but move us. Może nas poruszyć. But if we just keep it at arm's length away, ale jeżeli będziemy ją trzymać na dystans, we will just feel a portion of it. Poczujemy tylko porcję. But Jesus wants to wash our feet today. Ale Jezus chce umyć dzisiaj nasze stopy. He wants to fully cover us with chce całkowicie pokryć nas Jego miłością. Can someone just raise your hand? Czy ktoś może podnieść rękę, jeżeli chcecie poczuć Jego miłość? If you would like to feel your true love, chcecie poczuć pełną, wspaniałą miłość Jezusa. Mam nadzieję, że tak jest. Ja czuję teraz obecność Jezusa w tym pomieszczeniu. Czuję obecność Jezusa. And you have an opportunity, if you've never experienced what I'm talking about, macie, to really love God and let Him love you. Macie teraz okazję tego doświadczyć, jeżeli wcześniej tego nie doświadczyliście. Here's a chance right now. I feel in the jest teraz, macie teraz okazję, macie. And so if you want to feel the presence of God, can we just stand? All you have to do is możemy just teraz wstać i podnieść ręce. And just surrender to Jesus. Oddajmy się Jezusowi. Oh, surrender to His love. Oddajmy się Jego miłości. Forget about what you feel in your mind. Zapomnijcie o tym, co myślicie, o tym, co czujecie. Pozwólcie Mu kochać, pozwólcie, żeby Jego miłość zeszła tutaj. Pozwólcie, żeby Jego miłość obmyła was od stóp do głów. Let His love come down right now. Pozwólcie, żeby Jego miłość zeszła na nas. Invite His love into your place. Zaproście Jego miłość do was. You don't need to go any further or do anything. Someone just begin to think. Block everything else out of your mind. Zablokujcie teraz wszystko w waszym umyśle. It's just you and Jesus. Jesteście tylko wy i Jezus w tym momencie. It's just you and the King of Kings. Jesteś ty i Król Królów. Forget about protocol. Forget about the norm. Bo zapomnijcie o zwykłych zasadach. Jest czas, żeby Jego obecność pojawiła się tutaj. Ktoś musi poczuć miłość Boską. Ktoś musi poczuć miłość Boską w specjalny sposób. To było długo, dużo czasu minęło, zanim poczuliście Boga ze sobą. Oh, that's it. Just keep on praising Him. Oddajmy Mu chwałę. Chcę was zachęcić, żebyście podeszli trochę dalej. Nie takie zwykłe, kocham Cię Jezus. Ale żebyśmy zagłębili się, żebyśmy głębiej. Trochę głębiej w Jego obecność. Niezwykła miłość, tylko wielki uścisk od Jezusa. Wszystkie pytania odejdą. Wszystkie problemy odejdą, znikną. Jeżeli się boisz, masz strach w swoim życiu. Ja mówię o Jezusa teraz. Jeżeli masz problem, jeżeli boisz, mówię teraz o miłości boskiej. Jeżeli wrócisz tutaj jutro, chcę, żeby Jezus zaczął zmieniać twoje życie. Oh, that's it. Just call on the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. If fear, I'm going to speak to fear for just a moment, because it's a plague in this world. Chcę teraz powiedzieć trochę o strachu, bo to jest ważna kwestia. If you are afraid, jeżeli się boisz, if you have fears for your financial life, jeżeli boisz się o swoje problemy finansowe, if you have fears about tomorrow, jeżeli boisz się o jutrzejszy dzień, if you have fears about whatever you're being attacked, jakikolwiek, jeżeli jesteś atakowany, about what's going on in the world, o tym, co się dzieje w świecie teraz, and it has you scared, i to cię przestraszyło, I want to speak love into your life right now. Chcę teraz mówić miłości do ciebie. Can I ask for just a moment? Chcę tylko coś spytać. Every eye closed. Wszyscy niech zamkną oczy. Every head bowed. I każdy uklęknie. No one looking around. I pray that you honor this.
It's just Jesus right now. Jest teraz tylko Jezus z wami. And if you've been battling fear, jeżeli walczyłeś ze strachem, or feeling alone, albo poczuciem samotności, between you and Jesus, I just want you to lift your hand. No one's looking around. Nikt się teraz nie patrzy, chcę tylko, żebyście wznieśli ręce. Jesteś tylko ty i Jezus. I'm not looking around. Ja nie patrzę się na obok mnie, na nikogo. It's really just you and Jesus right now. Jesteś tylko ty i Jezus. And without anybody else, you're just going to acknowledge to Jesus, I'm scared. Teraz powiedz Jezusowi, boję się, jestem przerażony. Lord, I need your love. Potrzebuję cię. Thank you, Jesus, if that's in your life. Put your hands down. Możecie opuścić ręce. You can open your eyes if you możecie wish. Otworzyć oczy. If you put your hands up and you believe that God can take that fear away from you. Jeżeli podnosicie ręce i wierzycie w to, że Bóg może odebrać ten strach. And you truly want the love of God to remove these fears. Jeżeli naprawdę pragniecie tego, żeby odebrał ten strach z waszego życia. We're going to pray. Będziemy się modlić. I hope this is okay. I hope mam nadzieję, że to w porządku. But I believe God wants to take fear away from people today. Ja wierzę, że Bóg chce dzisiaj zabrać ten strach od ludzi. And so this won't do it, but it's just a sign that says Jesus, I really want this. Teraz tylko wystarczy powiedzieć, Jezu, chcę tego. And so we're going to pray. Więc będziemy się modlić. And if you are one of those that raise your hand. Jeżeli jesteście, ktoś z was niech podniesie rękę, jeżeli tego pragnie. And you really want the love of God. Jeżeli naprawdę pragniecie miłości boskiej w waszym życiu. I'm going to ask you to make your way to the front. Będę was prosił, żebyście podeszli do przodu. I want the ministry to chcę, żeby tutaj goście się pomodlili. Is this okay? Jeżeli to wam pasuje. If I'm out of order, I apologize. I feel this in the spirit, so if I'm out. Przepraszam, ale czuję to w duchu, że musimy to zrobić. Jeżeli później po nabożeństwie ktoś może mi poprawić, ale. Coming to the front's not going to do it, but it's a sign. Podejdźcie do przodu, nic nie. It's a sign to God that I want. To jest znak od Boży, który ja chcę. And I don't care what anybody else thinks. I nie obchodzi mnie, co inni myślą. So we'll make you. Aleluja, niech wyjdzie z nas.